Przypadek jest bardzo ciekawy. Gramy e4, e5, skoczek f3, skoczek c6, hiszpańska, a6, wariant Morfiego. Jeszcze raz mówię, że współcześni szachiści nie wiedzą, czy grać to a6, czy nie grać, bo jak zagrają gońcem na c4, to też grają hiszpańską, a potem przy gońcu na c4 też czarne grywają a6. W tej chwili grywa się takie hybrydy, jak to mówię, włoskiej i hiszpańskiej. Kiedyś się wydawało, że a6 jest obowiązkowe. Goniec a4. d6. To się nazywa ulepszona obrona Wilhelma Steinitza, pierwszego mistrza świata. Ulepszenie polega na tym, że jest zagrane a6 i goniec a4. Tu polecam partię w debiucie. Nie można grać bezmyślnie na ten temat. Goniec c6, goniec c6. Ja w tej partii już miałem wieżę na e1, czyli miałem zrobione dwa ruchy więcej. d4, f6. Goniec e3, skoczek e7, koniec c3, wieża b8. Czy to dobry ruch wieżą na b8? No dobry. Jak bronić pionka b2? Kto ma jakiś pomysł? Co na Twitchu? Pan Huchaha napisał, że ulubione moje otwarcie. Które? Panie Huchala? Bo to rozumiem, że z Heveningen. Niestety na Twitcha zaglądam rzadko. Na Twitcha zaglądam rzadko, bo tam frekwencja jest słaba. Koniś A4. Panie Salman, jest pan w debiucie. A robi pan ruch z głębokiej gry środkowej. A nie lepiej pozbijać tę barierę na czarnych polach, zamiast bronić pionka. Ale pan Grześ szachowym językiem się ładnie wypowiedział. No dobra. Hetman D2 i robimy długą roszadę. Panie Salmanie, jak pan będzie wyprzedzał debiut, to pan pozostanie w debiucie do końca partii. Gramy dalej. Co gramy? No gramy. Gramy, gramy, gramy. C73 to jest. Jakby się ktoś pytał. Roszada, bardzo dobry ruch, panie Piotrze. Olbrzych Duras byłby z pana dumny. Mistrz Olbrzych Duras zawsze robił roszadę. Pan Grześ DE. Fe. I co teraz? Co teraz? Skoczek A4, pan Salman. No tak. A jest pan w debiucie czy w grze środkowej? Pan Tomasz robi roszadę. Bardzo dobry pomysł. No trzeba zrobić roszadę. Tak. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Panie Janie. Żarty żartami, ale pan się rozpłacze po tej ofierze. A pan Janusz proponuje podstawić konisia. Po co pan Janusz proponuje tego konisia podstawić? Co to za ruch? I konisia nie ma. Panie Januszu, no przecież panu już zaliczyłem. Dlaczego pan im podpowiada?
zamurowało wszystkich. Kto widział kiedyś takie podwójne uderzenie? Kto widział kiedyś takie podwójne uderzenie? Pan Piotr chciał wcześniej, a pan Piotrze pisał o krótkiej. Tu zwracam uwagę, że długą roszadę można wykonać, kiedy atakowane jest pole B1. Nie wolno robić roszady tylko wtedy, kiedy król idzie spod szacha, idzie pod szacha i przeskakuje pole szachowane. Przy długiej roszadzie atak pola B1 nie zabrania wykonać roszady. To dla tych, co nigdy na ten temat nie myśleli, taką wskazówkę daję. Można zrobić roszadę przy atakowanym polu B1. Dobry wieczór, panie Fanie. Panie Fanie, pan patrzy, specjalnie dla pana pokazuje ostatni ruch białych. Hop! Ostatni ruch białych pokazałem. Witam pana Makota. Dla pana Makota pokazuję ostatni ruch białych. Proszę. Bardzo proszę, panie Fanie. Więc przypominam, że natomiast krótką roszadę, o pan Janusz, ja znam takie zadanie mat w pół ruchu, gdzie się matowało drugą częścią roszady. Panie Januszu, letycyny więcej, panie Januszu, lecytyny. To był mat w ćwierć ruchu, panie Januszu. W ćwierć ruchu, ponieważ tłumaczę. Ruch białych i ruch czarnych to jest jeden ruch. Ruch białych lub czarny to jest pół ruchu. To się nazywa pół ruchu. Tu od razu powiem taką ciekawostkę, że komputery podają głębokość analizy w pół ruchach. Po angielsku ply. Ply jest to analiza w pół ruchach. Analiza w pół ruchach ply. Więc jak analizuję na 23, to jest 11,5 ruchu do przodu. Więc jak już zrobiliśmy pół ruchu, pół od pół, to jest ćwierć ruchu, a ćwiartka i ćwiartka, jak to mówili w telewizji w czasie filmu, to pół litra. I to był film o szkole. Nauczyciel się pyta, ile to ćwiartka i ćwiartka. Uczeń odpowiada pół litra. Co prawda była to szkoła dla dorosłych. Dobra.